Cześć, witajcie w nowym odcinku na moim kanale. Z kuchni przeniosę te stare meble, kilka tych segmencików, żeby mieć tutaj stanowisko takie robocze, czy na te pojemniki wszystkie. No trochę potrzebuję jakiegoś blatu, co nie? No muszę niestety poświęcić z tego z foliaka kawałeczek, żebym nie musiał za wszystkim chodzić do domu. No a jaka temperatura? Zamontowałem sobie taki ten termometr. Na sznurku wisi powiedzmy pół metra nad ziemią. 25 stopni. 45% wilgotności. Działa to. Niby to było tanie urządzenie, ale działa, bo przez tydzień leżało w domu. Z tym elektronicznym i były praktycznie cały czas takie same pomiary. Więc działa. Kwestia tej pryzmy też jest, bo ten jakby wsadzał do ziemi, fajnie byłoby jakiś właśnie kompostu pod korzenie tam trochę wrzucić. Jak i takie mam gnojówkę z pokrzyw, to też nie jest źle, zaraz będzie skoszona trawa czy tam skoszone pokrzywy, tak samo się zrobi znowu gnojówkę, to nie jest problem. Ale chcę tą pryzmę całą stąd wywieźć tam na tył, żeby tu już zrobić porządek. No i to, co zostanie na dole, nawet lekko rozkompostowane, to już wrzucę pod korzenie jako źródło tam minerałów. Więc jest do zrobienia porządek z tą pryzmą, wywieźć ją, uprzątnąć, powsadzać sadzonki. Nie wiem, ile tego zrobię dzisiaj. Ile tu mamy obecnie? 31 stopni. Ciężko jest, okienka wszystkie pootwierane, więc nie wiem, jak te rośliny wytrzymają, jak będzie wszystko pozamykane. No tak, więc meble tutaj jakieś otrzymały drugie życie. Kartonem wyłożyłem jakieś parę starych paneli taka i te parę takich mebelków z tej kuchni wyniesionych. No także mają jakieś drugie życie, stanowisko pracy, pojemniki sobie poznosiłem, nic więcej, nic cennego tu na razie trzymać nie zamierzam. A tutaj są eksperymentalne sadzonki malin, wygrzebane z kompostu. Tak sobie je posadziłem, może coś z nich będzie, kiedyś coś. Tu jeszcze mam jakieś dyniowate, nie wiem, czy to arbuzy, czy dynia. Też wyrosły sobie na kompoście, więc nie wiem w zasadzie, jaki to jest rodzaj. Wsadzę je po prostu tutaj w linii przed szklarnią i niech se rosną. Urosną to urosną, mnie to nie. Poprzerzucałem trochę kompostu. Padam na ryj, już nie mam ochoty za bardzo do pracy, będę się zbierał. Sadzonek, rozsad, na ten moment jeszcze rozsady są, nie wsadzę dzisiaj do ziemi. No jeszcze jest upał cały czas. Musiałbym poczekać do jakiejś 18 czy coś, żeby je wsadzić. To zobaczymy, może w poniedziałek się uda, we wtorek. Także na dzisiaj to tyle, żadnej konkretnej pracy, takie trochę nygusowanie, ale czasami się tak zdarza, nie chce mi się po prostu, nie mam dzisiaj weny. I tak sporo porobiłem, nosiłem te ciężkie szafki. No cześć, witajcie w środę. Wziąłem sobie urlop, żeby sobie popracować. Nie sprawdziłem prognozy pogody tydzień temu, jak planowałem urlop. W sumie i tak tydzień temu to niewiele by to dało. Pewnie już słychać w tle deszcz. Właśnie tak koło 12, 14 jakieś tam deszcze, burze zapowiadają. Jest 11 w zasadzie. Dziwne. No to jaki mamy stan rzeczy? Ja jak ostatni desperat poobklejałem wszędzie żółtą folią, żeby trochę biedronek ściągnąć. Jakiś
zabobony szamańskie testuję, chociaż coś tam może to zadziała. Tak wygląda szklarenka. W sobotę meble poprzenosiłem. Wczoraj przeniosłem regał, wszystkie sadzonki, więc one tu już są po pierwszej nocy. Całkiem im tutaj pasuje. Jest dość ciepło. Co ja tutaj mam? Próbuję wyhodować dynię olbrzymią, bambino, nic z tego chyba nie będzie. To wystrzeliła fasola krzewiasta Berggold. Zobaczymy, co z tego będzie. Ten chyba tak słabo. Tu są moje arbuziki kiepskie, sadzoneczki. To jest chyba dynia piżmowa, jak dobrze pamiętam. A tutaj ogórek gruntowy. To jest cukinia. Kapusta pekińska. No, reszta jest wam dobrze znana. Pomidory, papryki, arbuzy, pomidory, awokado, trochę znowu arbuzów. Tak to sobie jest, no. Dobra, sprawdźmy te moje notatki, co ja tam mam. Zaczniemy od arbuzów. Arbuz, donica 30-litrowa. Rozstaw co 80-100 cm w rzędzie. No, czyli wejdzie ich tu parę. I tak na razie będą ciaśnie, ja dopiero będę je rozsuwał w miarę wzrostu. To sobie je tutaj poukładam, tak, co nie. Do donic pójdą te sadzonki na pewno. I te. Powiem wam, że zmieszały mi się już te odmiany. Nie pamiętam, które są które. Bo trochę zawirowań były, a te sadzonki pójdą na zewnątrz do gruntu. Nie ma za wiele tych arbuzów, ale żeby jakikolwiek plon był, zadowoliłoby mnie to. No dobra, a co jeżeli chodzi o podkład? Doniczka foliowa 30 litrów. Ziemia jest spod kompostu, taka fajna, pulchna, może nie do końca jeszcze przekompostowana, ale uważam, że wystarczy. Bierzemy pierwszą sadzonkę. Taką lichą wziąłem. Przecież ona na takim worku to jest dla niej za dużo miejsca. No co ludzie piszą? 30 litrów. To jest moja licha sadzonka taka. Zobaczymy, co tam Silvo wymajstruje z tym foliakiem. Jeszcze może by tą zrębką to wyścielić. Żeby w tym foliaku mimo wszystko tak nie odbierało tej wody za bardzo. Żeby coś tam trzymało tą wilgoć. Myślę, że to nie jest wcale taki zły pomysł. Rozsada arbuza jest już w donicach. Tak to mniej więcej sobie wygląda. Siedem donic tutaj w szklarni jest. Przypomniałem sobie, jaka to była odmiana Rosario. Rosario F1 chyba nawet to było. Ale już mniejsza o to. Reszta idzie do gruntu. Biorę się właśnie za to.
No zeszło mi trochę z przygotowaniem ziemi, z kompostu, z jakimś tam przesiewem, powiedzmy, tak trochę to odseparowałem od takich większych kawałków. Zaczynam sobie, robię sobie dołki tutaj wzdłuż, co 80 cm. To chyba z pół metra trzeba między rzędami. Zaraz się będę posiłkował swoją ściągą. Jakieś tam notatki mam porobione, więc od tej strony sobie będę sadził te wszystkie moje roślinki. Dobra, najpierw sobie porozstawiam mniej więcej te doniczki, jak bym to chciał zasadzić, mniej więcej 80 cm. To trochę mniej niż rurki od foliaka. Powiedzmy, metr między rzędami, no to trochę dużo. Tu musiałbym tutaj mniej więcej kolejny rząd. Tu jest jeszcze tacka z arbuzami. No widzicie, po przesadzeniu do większych doniczek jakieś 4-5 sztuk się nie przyjęło, padło. Nie dość, że problemy z wysiewem, z kiełkowaniem. Później po przesadzeniu cały czas problemy z tymi arbuzami. Tu jeszcze jednego tutaj. Okej. Może jeszcze jednego. No dobra, jak ja to sadzę, żadnej filozofii tutaj nie ma, nic wam nowego nie powiem, czego już nie wiecie, pewnie nawet to ja popełnię błędy. Kopię dołek. W sumie nawet całkiem fajna ta ziemia w tym miejscu, ta miękka. Kopię dołek, wrzucam trochę materiału spod kompostu. Jeszcze trochę z tej pierwotnej ziemi, żeby tutaj się coś nie gryzło. Roślinkę, sadzonkę eksmituję z jej poprzedniego pojemnika. Cyk. Oby się przyjęła. Z rębką dość intensywnie. No i wypadałoby jeszcze podlać. Tam, chociaż ostatnie dwa dni były burze, ziemia jest dość mokra. Nie wiem do końca, czy jest potrzeba podlewać, ale podlejemy. Kurde, muszę iść do beczki. Arbuzy posadzone. Tak jak widzicie, mniej więcej te kółeczka ze zrębek. No i te dwie linie sobie zrobiłem takie oddzielające a la ścieżki, żeby było jakieś takie, żebym się później nie pogubił i nie podeptał tych sadzonek. Lecimy z fasolą. Tutaj sobie wleci z fasola, tam w tym rogu będzie ta dynia olbrzymia i tak pewnie nic z tego nie wyrośnie. Bo tak, fasoli do podkiełkowania, do rozsady zrobiłem 10 sztuk, wyrosło 5, a z 3 dyni olbrzymiej wziąłem tylko 3, bo tam też niedużo było w opakowaniu i jedna taka już chyba marniejąca, więc sadzimy fasolę i dynię olbrzymią. Zasadzone. Kurde, zapomniałem, co to. A, fasola krzewiasta, Berggold. A tam jest cukinia olbrzymia, Bambino. Nie pokazuję, jak ten wykopuje dołek, bo już raz to pokazałem na samym początku. Nie nagrywam wszystkiego, bo no naprawdę zależy mi na czasie, a jednak
nagrywanie zabiera ten czas. Mimo wszystko lecimy z następnymi sadzonkami. Cukinia. Też ładne sadzoneczki. Wyszły tutaj sobie w parę dni z tej szklarni. Już wam mówię, co to jest dokładnie, bo sobie nawet zrobiłem mapkę tej mini szklarenki. Astra Polka i kapusta pekińska Polstar F1. Kapusta pekińska taka malutka. Oczywiście wszystkie sadzonki były z rana mocno podlane. Dobra, lecę dalej, sadzę dalej, później będzie jakieś podsumowanie, pogadamy albo coś. Kolejne sadzonki w glebie. Cukinia, kapusta pekińska. Kończy mi się miejsce, a jeszcze mam dynię piżmową, ogórek gruntowy, no pomidory, paprykę, najważniejsze. Na te najważniejsze mi zaczyna brakować miejsca. Tutaj poupycham tą dynię piżmową, ogórek. No i co to do tego miejsca tu jest na paprykę i pomidory? Źle sobie zaprojektowałem to wszystko, albo ją za bardzo porozciągałem. Może by gęściej było. No ale sugerowałem się właśnie wszystkimi takimi z książki wytycznymi. Odległości, jakie jest dobre zachowanie. No trudno, zobaczymy jak to wyjdzie. Następne leci, tak jak mówiłem, dynia piżmowa, ogórki gruntowe. Nie ma tego wiele. Ale kurczę, no najważniejsze są dla mnie właśnie te pomidory, tak smak wiejskiego, wyhodowanego swojego pomidora. To jest ta rzecz, dla której mnie to tak napędza, bo te sklepowe to jest dramat. Zero smaku, zero zapachu, więc po to wszystko się generalnie, ten cały mój ogród warzywny rozchodzi o pomidory, a jeszcze nic z nimi nie robię. Dramat. Zła organizacja, złe planowanie, ale trudno. Pierwszy rok, można sobie wybaczyć błędy. Dobra, lecimy, bo nie ma czasu. Nie dość, że muszę przesadzić tą paprykę, pomidory. Muszę się później spieszyć do urzędu. Jak to wygląda? No te arbuziki fajnie całkiem sobie tutaj radzą. Od razu już podlane. Część takich słabszych sadzonek, pomidory i papryki niestety obeschła, trochę tak widać, że przygrzało im trochę. Mimo że w sobotę były dość mocno podlane. Dobra, lecimy. Jak się skończą donice, a będzie tu jeszcze miejsce, to w grunt wsadzę bezpośrednio. A jak nie, to na pole polecą. Kurczę, ten pośpiech trochę tak będzie tutaj robił zawirowania. Lecę sobie nałożyć materiału spod kompostu. Przecinkę robię między wisienkami. No dobra, worek przygotowany. Z sadem spod kompostu. Dorzuciłem jeszcze trochę świeżej ziemi, takiej normalnej. Pomidory się zalecana. Chodź tutaj skurczybyku, jakiś żuczek. Po co się ma męczyć tam? Tu sobie zejdzie. O. Wracając do pomidorów. 15-litrowa doniczka jest zalecana z informacji, jakie posiadam. Więc wsadzę sobie dwie sadzonki w jedną doniczkę. Później w inną, gdzie ja miałem łyżeczkę. Kurczę, jestem tak nakręcony po kawie. Jeszcze ta presja czasu. Zaczniemy od bawolego serca. A ja sobie zorganizowałem łyżeczkę. Kurczę, przydałoby się może jeszcze obciąć albo oberwać te. O, jakiegoś paznokcia mam nawet. Delikatnie oberwać liścienie te. I żebym mógł trochę głębiej wsadzić. No w sumie nie potrzebuję rękawiczek do takiej drobnej pracy. Okej. Delikatnie, bo coś czuję opór. No korzonki wyglądają w porządku. Białe. Dobra. Dołek. Trochę głębszy musi być. Jeszcze głębszy. Ale kurde, jeszcze jest za płytki, no patrzcie. No jeszcze trochę przyjdzie ściółki. No to też się to trochę wyrówna.
Myślicie, że ma sens to tak wrzucanie dwóch sadzonek do jednego wora? No takie mam warunki, no cóż, ta, na ten moment. Kolejna sadzoneczka. Też trzeba by się pozbyć. Paznokcie muciuć, jakieś paznokcie ci się udało wyhodować. Powolutku. O, wychodzi. Dalej mi się ręce trzęsą. Jeszcze głębszy ten. O, tutaj trochę lepiej to wyszło. Dobra. W miarę ok. Ściółeczka. Jakiś patyków to może bym tutaj już nie wkładał. Z tego wyjdzie raczej krótki odcinek. Mało gadany, bo się koncentruję bardzo na robocie. A specem też od tego nie jestem. Zobaczymy, jak tam będzie przy owocu. Czy dotrwają te sadzonki u mnie w moich warunkach do owocowania? To jest bardzo dobre pytanie. Dobra, tak to wygląda. Teraz trzeba to podlać. Dość tak intensywnie. No, powiedzmy. Szklarnie będę musiał codziennie praktycznie podlewać, mam takie wrażenie. Ale trudno. No i postaram się je prowadzić na dwa pędy. Co pół metra, mniej więcej co 80 cm może będzie ta donica rozstawiona. Dobra, tak będzie to wyglądało. Poprzesadzam sobie jeszcze parę sztuk. Podładuję kamerkę, może coś jeszcze dogram. Biorę się najpierw, zostawię sobie może parę tych bawoli serc do gruntu, żeby wysadzić. I popodwieszam niektóre takie dłuższe już pędy. Posprawdzam sobie, jak one się tu układają. O, tu widzę jakieś grono, zawiązka. Jakby go tu poprowadzić teraz. Może tak w tą stronę. I do tego kijka. Sznurek jest. Sznurek trzeba by sobie jakoś zamontować i nie nadepnąć na inne pnącza. Dobra. Okej, powiedzmy coś takiego może w tą stronę poprowadzimy. To był ten. Chyba tak, tak, to był ten. Tutaj go utnę, taki kawałek. Okay.
wyciąć go i na dole zapnę. Mam takie zapinki. Do pomidorów w zasadzie kupione, ale to też powinno zadziałać. Ok, coś takiego. To się już tu powinien układać na tym. Tu jeszcze jest taki jeden duży, widzę pod tym. A tą pokrzywę można by usunąć. Kurde, wypadałoby się znowu tutaj wyplewić pod tymi winoroślami. No dobrze, to jeszcze jeden z tej strony. Tu też są takie już fajne, dłuższe, ale bez kwiatostanów. Nie wiem, kiedy je ścinać. Może w lipcu gdzieś zacznę przycinać te bez kwiatostanów. Okej. No i elegancko. To tutaj parę pędów mamy. Myślę, że resztę na razie jeszcze zostawię, żeby sobie rosła. Na tym się muszę bardziej pochylić. Dzisiaj już tyle nie zdążę zrobić. Tu jest pełno krzaków w zasadzie. Ten. Mało kwiatostanów widzę. Nie wiem, czy za wcześnie, czy po prostu za mocno wyciąłem w zeszłym roku i w tym roku nie będzie dużo owoców. Też jest taki scenariusz brany przeze mnie pod uwagę. Zróbmy króciutkie podsumowanie tych kilku dni sadzenia. W zasadzie w glebie jest wszystko, co miało tam trafić. W szklarni, w foliaku mamy arbuzy. Pomidory dzisiaj zasadzone, tylko trzy donice, bo to jest zbyt czasochłonne, nie miałem dzisiaj tyle czasu i za dużo energii, to wszystko mnie po prostu kosztuje, jak na taki eksperyment, więc są tylko trzy donice zrobione, reszta no w glebie. Jestem już naprawdę tak zmęczony, że brak misów, nie potrafię zdania nawet ulepić. Papryka szpiczasta, więc słodka. Tutaj są cztery małe sadzonki papryki ostrej, California Wonder, tutaj te małe krzaczki papryki, arbuzy Rosario, pomidory Bawole Serce, malinowy Retro, faworyt Ożarowski malinowy, znowu Bawole Serce i znowu faworyt, bo to były największe, takie w najlepszym stanie sadzonki, więc ich tu jest trochę więcej. No i tu też są jeszcze tych faworytów i Bawole Serce, te parę krzaków na środku. Sporo sadzonek zostało, w gruncie jeszcze wsadziłem chyba z 9 Bawolego Serca, tam na samym początku. Było jeszcze, no tak, dzisiaj wsadzone. 7 się tu zmieściło, 7 sadzonek Bawolego Serca.
Jestem bardzo zmęczony po dzisiejszym dniu. Więc jeszcze kupa sadzonek została. Codziennie będę jeszcze trochę sadzał. Tam przed tymi bawlami sercami. Tam będę jeszcze upychał te trochę sadzonek. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Komentujcie, lajkujcie, subskrypcje były bardzo mile widziane. Widzimy się w następnym odcinku. Jak trochę się zregeneruję. Trzymajcie się serdecznie. Na razie, hej.